Cześć! W ostatnim odcinku, w którym byłam w OBI, dawałam Ci do zrozumienia, że kupiłam jakieś rośliny. No i oczywiście kupiłam jakieś rośliny. Zapraszam na odcinek. W trakcie mojego chodzenia po OBI dawałam dość jasne znaki, które rośliny wezmę, bo wzięłam dwie rośliny, stąd liczba mnoga. No i pierwszą rośliną, którą Ci pokażę, jest to anturium z półki śmierci. Ono jest w dość kiepskim stanie, jak możesz zobaczyć. Wcześniej kosztowało 40 zł, ja kupiłam je za 12 zł. To jest anturium, które kwitnie na biało z takimi różowymi obrzeżami i zostało przecenione. Myślę, że z uwagi na to, że ma plamy na liściach oraz z uwagi na to, że są tutaj kwiaty, które już przekwitły. Na drugą roślinę stawiało mniej więcej 50% osób, ponieważ zrobiłam ankietę na Instagramie, w której pytałam Cię, jak myślisz, którą roślinę wzięłam, bo głównie w tym odcinku w OBI mówiłam o dwóch roślinach, o Anturium varroquinum i o Monsterze Adansonii variegatie i ponad połowa z Was zgadła i postawiła połowa na Anturium. I anturium wróciło ze mną do domu, miało więcej liści, teraz ma 4 liście. Podczas pakowania niestety ułamałam jednego liścia, a podczas bycia przy kasie ułamałam drugiego liścia, tego, który tutaj był. On był taki najbardziej zniszczony, było widać, że miał największe problemy z porodem i on jakoś tak przy kasie mu się po prostu odpadło. I z tym anturium w ogóle była straszna imba, tak jak mówiłam Ci na tym odcinku z OBI, ponieważ ktoś sobie przekleił naklejkę z anturium i wówczas z tą fałszywą naklejką to anturium było za 84 zł, natomiast nie chciało się wbić na kasie, bo to było oszustwo. I jak zrabatowali już to prawdziwe anturium, w sensie dali tą prawdziwą naklejkę, to anturium było za 118 zł, ponieważ obniżka była o 30%. Ja w sklepie kupując to anturium byłam pewna, że to jest świetna cena i w ogóle złapałam, wiecie, no taką okazję, że to się nie zdarza. Natomiast teraz już nie jestem taka pewna, czy dobrze zrobiłam, że kupiłam to anturium. Ono jest dość trudne w uprawie. U mnie wyląduje na pewno w witrynie, chociaż kusiło mnie, żeby schować je, właśnie żeby go nie chować do witryny, tylko żeby żyło na zewnątrz, ale nie byłam i nie jestem na tyle odważna, więc ono wyląduje w witrynie. Zabierzmy się do przesadzania. No dobra, zaczynamy sobie od tego, że usunę to podłoże produkcyjne. Powycinam z niego wszystkie liście, te, które się nie nadają już dalej do życia. Pokażę Ci, jakie to są korzenie. Ale wiecie co, tu w tym podłożu dzieją się też dobre rzeczy, bo tutaj jest perlit. Ja muszę dokładnie oczyścić te korzenie, ponieważ chcę włożyć to anturium w keramzyt. Plus jest taki, że anturia mają grube korzenie i to nie jest aż takie trudne oczyścić je z tego podłoża, ale minus jest taki, że to podłoże tu jest. Jest już nawet dobrze, ale no, jeszcze tutaj na samej górze zostało dużo tego podłoża. Anturium oczyściłam tak, jak mogłam. Wyjmijmy sobie z podłoża to drugie anturium. Wow, ale tu mamy korzenie. Tutaj jest bardzo mokre podłoże. Dosłownie przed sekundą widziałam jakiś nowy stożek. A dobra, muszę na niego zwracać szczególną uwagę, nie chcę go uszkodzić. Są dwie, są dwa takie jakby obozy mówiące o tym, że niektórzy bardziej nie lubią usuwać mokrego podłoża produkcyjnego z korzeni i są tacy, dla których gorsze jest usuwanie zbyt suchego, aż takiego zbitego podłoża produkcyjnego z korzeni i ja należę chyba do obu tych grup. Póki co z tych korzeni mam coś takiego, czyli jest tu jeszcze dużo podłoża. Korzenie jednego i drugiego anturium nie nadają się do hydroponiki. Korzenie varroquinum chciałam włożyć do mchu, natomiast to anturium idzie do keramzytu. Te korzenie na razie się do tego nie nadają, więc ja muszę je namoczyć w misce, żeby to podłoże chciało od nich odejść, no i muszę w ogóle te korzenie umyć. Dzisiaj już nie zdążę, więc Wy tego nie wiecie, ale drugą część filmu nagram jutro, a te rośliny idą się póki co
moczyć, także do zobaczenia. Witam Was już kolejnego dnia. Wy tego nie wiecie, ponieważ wszystko starałam się pokazać Wam tutaj tak samo, a rośliny moczyły się przez 24 godziny. Tyle czasu moczyły się ich korzenie i ja jeszcze je czyściłam, czyściłam, czyściłam. Zrobiłam co mogłam. Jeżeli te rośliny, jeżeli te korzenie zgniją, to ja po prostu dodam sobie takiego specjalnego preparatu do podlewania, który ma za zadanie rozłożyć zgniłe korzenie. I tyle. Nie chcę bardziej oczyszczać tych korzeni, ponieważ nie chcę ich uszkodzić. Wolę po prostu zaryzykować posadzenie i najwyżej dodać sobie tego specyfiku. Sadzę to duże anturium. Ono ma duży system korzeniowy, więc sadzę je do dużej doniczki. To jest jakaś chyba 21, tak mi się wydaje. Nie wiedziałam, że to anturium będzie potrzebowało tak dużej doniczki. Nie wiem, czy mam odpowiednią ilość granulatu. Mam nadzieję, że tak, bo już nie mam czasu, a co więcej, nie mam już nawet siły po prostu namaczać kolejnych porcji. Spróbuję sobie z tym, co mam. Tutaj mam zmieszaną lechuzę z keramzytem. Ja mam taką zasadę, że jeżeli roślina wcześniej nie rosła w hydroponice, no tak właściwie w semi-hydroponice, to zawsze na dno daję warstwę tego podłoża, którego będę używała, podłoża, no tego granulatu. Natomiast jeżeli bym przesadzała roślinę, która w hydroponice już żyła, z większej do mniejszej doniczki i ona miałaby już te korzenie, to bym sobie na dno niekoniecznie sypała już tę warstwę, ponieważ uważam, że ona by już nie była taka potrzebna. No, teraz muszę jakoś to technicznie rozwiązać. Jeszcze nie wiem za bardzo jak. No dobra. Ja tą małą łyżką to będę to nakładała chyba godzinę. W ogóle, no tak, żeby nie sypać tego w ciszy, to powiem Ci, że ostatnio wróciłam do mojego bardzo dawnego hobby, mianowicie włosing. Odkryłam jedną dziewczynę na YouTubie. W opisie do tego linku podam jej nazwę jej kanału. I no, co tu dużo mówić, wróciłam do pielęgnacji włosów, do takiej zaawansowanej pielęgnacji włosów. Kiedyś, mam nadzieję, że jest tutaj ktoś, kto pamięta te czasy, jak w cierkę jantar w szklanej butelce się gloryfikowało i to był po prostu najważniejszy kosmetyk w łazience. No i oczywiście wszystkie maski Kallosa z Hebe, to po prostu był jakiś ideał na rynku i to była najlepsza rzecz, którą mogliśmy podarować naszym włosom. Ja wtedy też dużo, te kilkanaście lat temu dużo olejowałam włosy. I postanowiłam wrócić do tego. Do tej pory zostało mi to w pielęgnacji włosów, że patrzyłam na to, jakie kosmetyki biorę. Wiedziałam, jakich kosmetyków na pewno nie powinnam brać. Ja też zawsze biorę kosmetyki, które nie są testowane na zwierzętach. I pomimo tego, że starałam się mieć taką odpowiednią pielęgnację do moich włosów, to cały czas coś było nie tak. No i przede wszystkim przestałam olejować włosy, a kiedyś to był mój główny w ogóle rytuał. Olejowałam włosy, zakładałam reklamówkę i chodziłam w czapce na głowie po domu. I miałam wówczas cudowne i super oraz wspaniałe włosy i postanowiłam do tego wrócić, więc wiem, że to zupełnie nie jest content roślinny, ale jeżeli chcesz, żebym czasem wspomniała o jakimś produkcie, który świetnie się sprawdził na moich włosach, no to daj znać dobrą wiedzą, czy bardziej przydatną wiedzą. Dobrze jest się dzielić. Jeżeli Cię taki temat interesuje, to daj mi znać w komentarzu. Obiecuję, że będę o tym też mówiła. W międzyczasie właśnie przesadziłam sobie to anturium. To, co możesz zauważyć, to, że ja posadziłam je dużo głębiej. I raczej to jest błąd w momencie, gdy właściwie można powiedzieć nową roślinę. W sumie nawet, no nie musi być nowa, ale to jest błąd w momencie, gdy roślinę sadzimy głębiej niż to było poprzednio, ale w tej sytuacji to wyglądało tak, że po prostu to anturium według mnie było posadzone zbyt płytko, dlatego ja posadziłam je głębiej. Sobie wytnę wszystkie liście, które się nie nadają już do życia, no i przede wszystkim wytnę kwiaty, które już przekwitły, a przede wszystkim sprawdzę, czy w ogóle to wszystko się nagrywa. Widzę, że nie miałam czubka głowy, ale to nic, mam krótki obiektyw i krótkie mieszkanie i tak to się właśnie kończy. W momencie, gdy w Twoim anturium są kwiaty, które już przekwitły, to po prostu je usuń. One naprawdę już teraz nie mają żadnego tutaj znaczenia dla rośliny, więc po prostu się ich pozbądź. Usuwam też liście, które w mojej opinii mogą mieć zmianę grzybową.
I tak naprawdę teraz to anturium ma nowy start, więc obcinam po prostu liście, które mi się nie podobają. Jak na przykład po kolorze sądzę najnowszy liść, który miał trudny poród albo został uszkodzony już po tym, jak się rozwinął albo jak się rozwijał. On nie ma zmian grzybowych, ale ja nie chcę takiego liścia. On się no nie sklei, więc po co mi on? I tutaj wszystkie takie dyskusyjne liście sobie wycinam. Chyba krzywo Cię posadziłam. Czekaj, może Cię tak trochę naprostuję. A tutaj idzie nowy liść w ogóle. O, nie zwróciłam wcześniej uwagi. Anturium wygląda o niebo lepiej. Przede wszystkim jest stabilne. Ja jeszcze je oczywiście umyję. Powtórzę się roztworem. Roztworkiem. Kiedyś mi to fajnie wyszło. Roztworkiem z olejkiem nim. Anturium wygląda w ten sposób. Ja tutaj widzę jeszcze kilka zmian. Ale nie mam pewności, czy to są zmiany grzybowe. Więc jeszcze będę się im przyglądała. A drugie anturium, które mam, to jest anturium, które obecnie wygląda dość żałośnie. Umówmy się, natomiast ja zrobię wszystko, żeby wyglądało dużo lepiej. Korzenie tego anturium udało mi się doczyścić bardziej niż tego poprzedniego anturium. I to anturium wyląduje sobie w mchu. Bardzo chciałam umieścić je w przezroczystym kubku, żeby widzieć korzenie, albo jak wyjmuję z zanadrza, albo w przezroczystej doniczce, tylko obawiam się, że ta doniczka to jest 15. Obawiam się, że może być trochę za duża. Może nie jest za duża, abym widziała korzenie, bo ja przygotowałam się z 12 klasyczną. Nie, ta 15 jest za duża. Dobra, pakuję w 12, pomimo tego, że nie będę widziała, jak te korzenie się zachowują. No, ale no, prawda jest taka, że jak korzenie mają źle, to widzimy to po liściach, więc po prostu będę liczyła na to, że w ten sposób rozpoznam, jak roślina zareagowała na te zmiany, które jej zafundowałam. Mam tutaj mech. On od wczoraj się moczy, teraz sobie będę brała taką garstkę, odsączała go absolutnie. Chodzi się na te siłownie, co? Absolutnie bardzo będę go odciskała i będę go sobie rozdrabniała do doniczki. I teraz wzięłam sobie mech i w ten sposób po prostu pakuję roślinę. Tylko ja miałam jeszcze takie tyczki. A ciekawe, gdzie ja je mam, skoro je miałam. Przymocuję sobie, chociaż ja właściwie nie wiem, czy tego ogonka się nie pozbyć, bo to jest ogonek po liściu, który był najnowszy, ale który się odłamał. Ale to się zaraz zastanowię, jak już... Aha, tutaj z tym listkiem coś stało. Aha, nie, to był kwiat. W tym mchu ta roślina wcale nie jest jakoś super stabilna, ale no nic w tym dziwnego, no mech nie należy do najcięższych materiałów. Ja tę drugą część nagrywam dla Was w piątek i powiem Wam, że miałam dość męczący tydzień w pracy po prostu. No tak wiecie, akurat tak wypadło i jestem jakaś dzisiaj taka po prostu jak pompka. No nie mam w ogóle na nic siły. Wypiłam o 18 kawę. Nie wiem, jak to się skończy i w ogóle nie czuję, żeby zadziałało. Nie wiem, co z tego będzie. Dobrze, moi drodzy, gadu gadu, a varroquinum. Varroquinum posadzona w mchu. Tutaj dam jej ładniejszy domek. Dobra, fajno to wygląda. Tak, tutaj był ten jeden stożek, na który miałam uważać i o nim zupełnie zapomniałam. Tylko wiecie co, ja się zastanawiam. Aha, bo to jest w ten sposób. No dobra, ja sobie zostawię ten ogonek, który należał do tego liścia, którego już z nami nie ma, ponieważ on mi tutaj dobrze stabilizuje roślinę. Ale jak pojawi się kolejny liść, który będę mogła przypiąć, to na pewno się tego ogonka pozbędę. Tak wygląda moje anturium varroquinum. Nie wiem, czy mówiłam o tym wczoraj, tak jakby w tej pierwszej części filmu, które nagrywałam. Nie jestem do końca przekonana, że zrobiłam dobrze, kupując tę roślinę. I jak nawet wracaliśmy z Obi, to mówię sobie, że może zrobię tak, no bo wiedziałam, że kupiłam tę roślinę na promocji. Czekajcie, wezmę sobie herbatkę. W ogóle kupiłam sobie super kubek w Biedronce. Zobacz, on ma tu jeszcze takie farfocle, bo to jest taka podwójna ścianka. No i te farfocle latają po kubku, jak go się
obrócie o 180 stopni. Nie pokażę Ci teraz z oczywistych względów. Zobaczyłam ten kubek, jeszcze zastanawiałam się nad kubkiem z pingwinkiem, bo jeszcze był... No, wzięłam i to była miłość od pierwszego wejrzenia, nie mogłam się powstrzymać. No, jest super świetny. Później Ci pokażę, jak te farfocle latają. Pewnie jeszcze jest, bo ja go kupiłam 2 czy 3 dni temu, więc... W ogóle w takich szklankach z takim podwójnym dnem, a ludzie często robią sobie cappuccino albo takie kawy z ekspresu, że są takie podzielone kawy na poziomy. Ładnie to wygląda, no też ładnie to wygląda w szklance, która nie ma podwójnego dna, ale jakoś to podwójne dno kojarzy mi się właśnie z cappuccino. A skoro mowa o kawie, to uprzejmie przypominam, że jest możliwość postawienia mi wirtualnej kawy, więc jeżeli chciałbyś postawić mi, albo chciałabyś postawić mi wirtualną kawę, to link, żeby to zrobić, znajdziesz w opisie do tego filmu. Zdrówko. Pycha. Wracamy do roboty. I to jest moje anturium Varroquinum. Jeszcze dla uzupełnienia tego odcinka postawię obok drugie anturium. To są moje anturia, które kupiłam w Obi. A właśnie, nie, przecież nie dokończyłam historii. Zaraz, nie dokończyłam historii o Varroquinum. Wracaliśmy z Sebą z Obi. I mówię mu, że jak to anturium doprowadzę do takiego lepszego stanu, wypuści nowe liście i tak dalej, to zrobię konkurs na 4000 subskrybentów i to anturium będzie jedną z nagród dla osoby, która ten konkurs wygra. I Samba tak jadąc, kierując, tak się szybko na mnie spojrzał i tak powiedział takim mrocznym głosem, jeśli coś zostanie z niego. Więc po pierwsze, to prawda, zobaczymy, czy z tego anturium coś zostanie, chociaż trochę się boję, bo nadal nie mam wiatraka w witrynie, a mam wrażenie, że to anturium może lubić takie, no nie przeciągi, ale może lubić ruch powietrza. Wydaje mi się, że ogólnie wszystkie rośliny lubią ruch powietrza, ale wydaje mi się, że to anturium po prostu źle się miewa, jeżeli tego ruchu powietrza nie ma. Jeżeli masz to anturium i chcesz mi pomóc je utrzymać przy życiu, żeby było prezentem na 4000 subów, to daj mi znać w komentarzu i co z tym zrobić. Natomiast to drugie anturium musiałam wziąć, bo po prostu chciałam je uratować. Wydaje mi się, że wczoraj, czyli w czwartek widziałam anturia chyba czerwone w Biedronce, obawiam się, że po 12 zł, czyli w takiej samej cenie jak to anturium. No tylko w dobrej kondycji, ale no ja tutaj bardziej kierowałam się chęcią uratowania rośliny, która by wylądowała na kompostowniku, niż chęcią zrobienia jakiegoś wielkiego deala zakupowego. Dealu. Niż złapania wielkiej okazji cenowej. Stanie w miejscu, które no oczywiście nie na bezpośrednim słońcu, to nawet nie będzie dobrze oświetlone miejsce. To będzie raczej miejsce bardziej ocienione niż oświetlone, ale to też nie będzie cień. Jeszcze nie zdecydowałam, gdzie ono stanie, dlatego mówię tak trochę zagadkowo, a jak już będę wiedziała, to postaram się tutaj Ci napisać mniej więcej, w jakim ono jest miejscu. I liczę na to, że dla tego anturium to miejsce będzie dobre. Trzymaj kciuki za te anturia. Ja Ci dziękuję, że dzisiaj tutaj byłeś, byłaś. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Życzę Ci dobrego dnia i dobrego popołudnia. Trzymaj się ciepło. Cześć!